Witam was tutaj, cześć, witam was, zapraszam was na kolejne odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit, Green Cities i Park Life. Już zaczynam zastanawiać, jakich tutaj mamy dodatków. I jak widzicie, pogoda nawet pasowuje do dzisiejszego dnia, bo tutaj pada. U nas ma też dzisiaj padać, więc no tak. I jeszcze burza, wola. W dzisiejszym odcinku, zanim zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, ja się zająłem trochę tutaj tą. Mam droga, jak ktoś nie kojarzy, ogląda moją serię częściej, to zauważę dobrze. Czekajcie, czemu to jest tak szybko czas leci? O, dokładnie. Mamy tutaj drogę puszczoną trochę pod ziemią. Tutaj sobie wyjeżdża. Tu dojeżdża już do wiadomo gdzie. Tam ma jeszcze jedno wejście do parku boczne. To gdzieś zaraz przy tym parku posiedzimy chwilę. Tutaj parę tych atrakcji, tak jak mówicie, jest tam trochę chody. A właściwie moje gardło, więc jak mi gardło wysiądzie, to będzie niestety szkoda trochę. Tam wejście główne, jak było, tak jest. I tą drogę sobie jeszcze puściłem tutaj, jedzie poniżej, jedzie i tu dojeżdża do przemysłu, więc mamy taką tutaj dosyć niezłą połączenie z tą drugą częścią miasta. A, i te torowisko tutaj jedzie, tutaj ten węzeł, co był taki piękny, to teraz spuściłem część pod ziemią i po prostu się tutaj łączy z tą częścią. Dobrze, zobaczmy, zacznijmy od czegoś prostego, czyli od tego. Chyba jest dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. To możemy wyburzyć też właściwie. Tak, bo tutaj to ja wiem, że tutaj jest... Ojej. Aż tak dużo to ja nie chciałem tego wyburzać, ale dobra, czekaj. Poczekaj. Zejdźmy na dół. Gdzie to jest? Okej, chyba tutaj idzie. O. Ten tunel jest dosyć ciekawy, bardziej ciekawy niż myślałem, ale dobra. Ciach. I tu będziesz wyjeżdżać. Tylko zróbmy tak, żebyś wyjechał tak, żeby mi to zadowalało. Dobra, dotąd. Jak najwyżej się da. Okej, dobra. Tutaj i tutaj. I tutaj. Dobra, to jest zrobione. Dalej, kolejną rzeczą, którą się teraz zajął, to jest to, że tutaj są cztery pasy i nagle się one kończą. A jakby one tutaj jechały dotąd, byłoby przyjemnie. Bo bym sobie później to ulepszył do tego i tu byłoby cztery pasy, tak, tu byłyby cztery pasy, tylko tą ścieżkę trzeba było naprawić. Bo do tych bambajów, z tego co wiem, to jednak dużo ludzi chodziło, więc byłoby miło, gdyby oni cały czas mogli tutaj sobie dochodzić. O, dobra. Macie ścieżkę, tu jest ta autostrada, czteropasmowa teraz będzie. O, i idealnie byłoby, gdyby tutaj to zjechało. Ale widzę, że jest problem. No dobra. Spróbujmy go zalecić. Czekajcie, to wywalimy i teraz tak, tam jest ta droga pod spodem. Okej. Tu dojedziesz, świetnie. A, i w ogóle taką opowiem tylko ciekawostkę, taką czystą ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ja tam do was mówiłem, że kolejny odcinek z polityki pojawi się już w czwartek. No zobaczymy. Zobaczymy, bo jeszcze na razie nie zacząłem nim bardziej pracować. Będzie nad montażem, ale miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałem, tak będzie. Cały czas został. Nie, tu go nie będzie. Ten przyznaję sobie pozwolenie stąd, żeby zniknął. O, dokładnie. Dobra, to tu już jest całkiem dobrze. Tu sobie robili skrócik i dojeżdża do tego miejsca, gdzie chcieliśmy, żeby dojeżdżał. Tutaj są jakieś te inne zabawy i tym, i tak ten jak na razie wygląda. Czy to tak jedzie dziwnie? Tak, tutaj to tak jedzie dziwnie, że nie ma tutaj później przystanku tutaj. Damy ci przystanek. O, dobra. Ale nie bawmy się tym teraz, bo dzisiaj mamy po pierwsze projekt Eden będziemy stawiać, to jest rzeczą ważniejszą. Ale zanim to zajmiemy się jeszcze parkiem. Najpierw zajmiemy się też rzeczami bieżącymi. Czyli parkami. Tak, park tutaj też przerzuciłem trochę. O, drzewo się złamało. To wywalmy drzewo. I tak, przy tym wejściu, bo tutaj też nie ma żadnych atrakcji, jak widzicie. Dajmy sobie. Mam tutaj już od razu rzecz, którą chciałem postawić. To jest... O, tego też nie kojarzę. A nie, autka z drzeczki to już mamy. A, to już kolejny jest tylko poziom piąty. Kolejka górska i reszta zabawy. No dobra. I diabelski młyn. Dobra. No dobra, to dobrze wiedzieć, że już jesteśmy o krok dalej niż myślałem. To tak, to na razie to takie zjeżdżające, co sobie daje może tutaj. Czekaj, jakby tu weszło. O, tu wejdzie. Daj to tutaj. Mamy tutaj też coś takiego. No całkiem. O, da to do góry. I czekajcie. Zobaczmy, szybko to zjeżdża. Ło! No dobra, rzeczywiście szybko zjechało. I od razu prądu brakuje. Ale działa, więc nieźle.
Dobrze, ale tak, no to za chwilę wam dostarczymy, bo najpierw powieszę. Gdzieś musicie kupować pamiątki, jak wychodzicie tym wyjściem. No i toaleta też wam się pewnie przydała tutaj. To damy wam ją tutaj, dobra. Dalej, jak już tutaj jesteście nad wodą, nie wiem czy... A, nasz park jeszcze nie wbił kolejnego poziomu, no bo to nie mogę żadnej wam tutaj ekstra atrakcji dorzucić, no to trudno. Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Głównie tutaj. I tu, a tutaj nie będzie. Dobra, może być. No burza to, burza jak burza, burza zawsze tak samo wygląda, ale no dobra. Tak czy siak, z naszej tej rozrywki, którą przed chwilą zajmowaliśmy. Trochę poprzez wyburzam tych rzeczy też atrakcji. Ale miejmy nadzieję, że nie będą mieli tego, tutaj mieli nasi mieszkańcy bardzo za złe. Dobra, dajmy sobie to. Pociąg świnka, to możemy sobie dorzucić tutaj, będzie całkiem ciekawe wyglądać. Nad taką krawędzią, wręcz bym powiedział. Czekaj, to jest widujący filiżanki, to nie. Łódź rozbujona, domek ten to mamy już taki jeden, nie będzie jeden na całość. A odkaz zderzaczki damy sobie tutaj. Tak, tu będzie taka dosyć duża część tego wszystkiego. Nie, to nie to. I możemy sobie jeszcze takie to postawić, jedno tutaj przy tej części. Dobra, no i sądzę, że tu jest naprawdę już dosyć dużo się dzieje. Dalej, to wahadło na pewno trzeba postawić jeszcze w jednym miejscu. No to byłoby gdzieś przy wejściu. Ale ponieważ nie ma zbytnio miejsca przy wejściu, to damy sobie na przykład tutaj takie zjeżdżające to. Tu jest obok, to sobie dajmy takie z dwa. Oj tak. Dobra, dwa to mało powiedziane. Trzy. Każdy kosztuje po 10, ale nie jest z tym. I tak musimy dzisiaj zrobić dużo forsy, żeby postawić jeden budynek. Dobra, nie, tutaj mi się to nie podoba. Dosyć go trochę bliżej drogi. Dobra. Ło! Będzie zabawa. Jak one tak wszystkie zjeżdżają na dół. Ciu, ciu, ciu. To będzie zabawa, dobra. Dalej, to mamy, wahadło. Wahadło byłoby dobre gdzieś na przykład tutaj. Więc zderzacz tu można na byłoby przestawić. Nie wiem, na razie przestawić gdzieś indziej. Dobra, burza. Spokojnie. Przyspieszmy burzę. Bo ja wiem, że ona teraz tutaj będzie, ale spokojnie. No to chyba logiczne, że w trakcie burzy się nie wychodzi. No chociaż nie wiem, ja nie jestem mieszkańcem City Scanners. Może tutaj to jest logiczne, że jak jest burza, to się wychodzi. Chociaż do parku to możecie wychodzić. To innego, tak? Żeby wydać te falsy. Dobra, no to sądzę, że tutaj jest dosyć dużo już fajnych atrakcji. Tu nad wodą możemy jeszcze wam postawić taki jeden zjeżdżający. Albo dobra, nie. Na razie może już bez przesady, tutaj mamy jeszcze parę atrakcji się pojawi. A ja tutaj wiecie, jak ja mam tutaj poustawię tego wszystkiego multum XXXY. A, no i tak, wejścia te informacyjne bym poustawiał. Tak. Jeden na pewno przy tym wejściu, tutaj może niekoniecznie. Tu byśmy też montowali taki. Bo jest zbyt słone zbocze. Nie możecie wiedzieć, gdzie idziecie, bo jest zbyt słone zbocze. Okej, tutaj gdzie jest to by się przydało. Dobrze, doszło ładnie. Dobra, tutaj nie wejdziesz, to tu wejdziesz, tu. No i przy tym wejściu też jakby gdzieś tutaj to weszło, to byłby naprawdę przyjemny. O, tutaj wejdzie. No, świetnie. Dobra, to mamy zrobione, bo ten nasz park, ten co mamy tutaj... Czekajcie, gdzie on jest? Gdzieś tu był. Tak, to my tutaj go postawiliśmy, na razie jeszcze żadnych atrakcji niego nie wrzuciliśmy. Tym się zajmiemy za chwilę. Okej, widzę, że nasza jedna pompownia tutaj nie wydabia. Coś trochę nie wydabia. Ale dobra, tym się za chwilę zajmiemy. Może że dlatego, że jest też deszcz i burza i tak dalej. O wilku mowa, prąd. Prąd to nam się da tutaj. Tak, ulubione miejsce, w które wali to wszystko. To są druty, rzecz jasna. Jak jest z naszym fire station, bo jak tymś dawno nie patrzyłem. Okej, tutaj nie jest najlepiej. Przydałbym wam się postawić taką wieżyczkę gdzieś. W tym parku, bo jak w parku mi się zacznie fajczyć, to ja nie będę zadowolony z tego. Chociaż widzę, że helikoptery już latają, ale tak czy siak. No ma, taką wieżyczkę byłoby dobrze nawet gdzieś tutaj w środku postawić. No, macie tutaj, o, burza się już skończyła teoretycznie. Ale to i tak by się przydało tutaj. No i helikoptery będą miały tutaj wylot. I gdzieś niedaleko mają ogólnie też, ale tutaj też by się na pewno nie przydało. No, tu widzę, że jest jakiś koreczek bombajowy. I chyba nawet wiem czemu, bo miałem podobny przypadek w innym moim mieście.
Okej, tu są trzy linie bambajowe, które wszystkie... Dobra, już wiemy czemu. To był taki kodek, bo tu trzy linie bambajowe próbowały się zatrzymać na przystanku. Dobra, zrobimy tak, że będziemy mieli ten przystanek. Tutaj będziecie mieli. I teraz w teorii będzie po prostu lepiej działać. Jeszcze jakaś czerwona linia? Co jest? Ile tu tego jest? Halo, ludzie. Tutaj, tę czerwoną wyłącz, bo nie mogę nic wstawić i... Już przechodzimy do naszego projektu Eden, na który dzisiaj ma się pojawić koniecznie. Dobra. I tą naszą linię włączę. A, to powinno mi trochę pomóc. No chyba, że już tutaj się zablokuje. A z tym to już nic nie mam tutaj począć. Wy nie macie wody. Akurat z tym coś mogę zrobić jeszcze. Ale ogólnie to wiecie jak to jest. No i przemysł trochę też tutaj zbudowaliśmy, ale niedużo. Dobra. Problem z wodą. Tutaj nie powinno być problemu z wodą. Dalej, jeszcze jedna rzecz, którą tutaj nie zrobiliśmy w tym parku, tej części parku, to jest nasze ścieżki. Mogę się założyć, że dokładnie tutaj jest od grona naszych atrakcji teraz. Więc by się przydało, aby oni tutaj mogli dojść do tych atrakcji. Dobra, macie tutaj jedno wejście. Jeden punkcik. Tutaj jeszcze jeden punkcik. O, coś tam mówił, że trasa długa. Uwaga, długie te trasy są mniej atrakcyjne. A co, ta trasa jest długa? No tak trochę jest. No to jak jest taka długa, to sobie to przesunę gdzieś tutaj. Jak się zapiszę... O, dobra. A, bo tutaj aż idzie jedno to. A to tego nie widziałem. No niby jest cały czas długo, ale teraz to już nie mam co zrobić kompletnie. Bo tutaj te zajście to musi być. Chyba, że tutaj wam zrobimy co inną ścieżkę. Może to jest pomysł. O, dokładnie, bo już wyrzuciło nam, że jest to długa trasa. I tutaj po prostu od wejścia będzie jedna ścieżka, która będzie szła tutaj prosto i do góry rosła. No ma, taką jedną możemy sobie zmontować. Ogólnie tutaj też nie wiem, czy my mamy gdzieś już miejsce, stąd balony nasze startują. Mam dziwne czucie, że nie mamy. Więc prawdopodobnie gdzieś tutaj trzeba postawić takie stanowisko do lotów balonów. Tak, ja tu pewnie chciałem gdzieś postawić, albo tutaj zbytnio nie widzę. A, i tutaj metro im też dociągnąłem, ale to w międzyczasie. Nie, chyba nie widzę. Chyba coś nie widzę tego lotów balonów. Tu jest akurat coś więcej miejsca. Przy tych biurach można było zmontować. Okej, tu sobie zmienię drogę. I od tej drogi, nie, to jest w transporcie. Poczekaj, bo wcisnę zły przycisk. Tutaj. No to powinno mi tutaj trochę dać. Biura są. Dobra. No i mamy balon, bo jednak fajnie jak jakieś balony już latają, to już jest naprawdę całkiem ciekawie. No, widzę kolejny drut usunięty. Możemy go naprawić. Dobra, czy gdzieś jeszcze drut mi pousuwało? Tutaj to się zadzwoniło. A, tu usunęło drut, który już nie jest potrzebny. A to akurat bardzo dobrze. Dziękuję. Tutaj też jakiś drut został usunięty, który jest już zbędny. O, tutaj widzę, że jest usunięty drut. Dobra. Dobra, i tutaj taki nawet trochę bardziej potrzebny. Dobra, ale ogólnie nie widzę, żeby był jakiś większy kryzys ten drutowy. Tutaj coś rozwaliło? Nie. Dobra, no to jak tak jest, to jest dobrze. A, i ogólnie też mamy rakietę do wystrzelenia, już tam od jakiegoś czasu, więc z tym się za chwilę zajmiemy. Czy mamy jakieś budynki nawet do postawienia, bo ja się za trochę nie bawiłem. I mamy od 5 poziomu dopiero. A małopiarnie z tego co ja kojarzę, to jest to. To mamy już postawioną. Tak, czyli czekamy na kolejny poziom. Kolejny poziom jest... Mało ludzi przychodzi, ale może tylko, że to jest noc. Możliwe i podniosą trochę też ceny, dlatego może też jest mniej osób. Potrzebujemy jeszcze 2000 w tym parku, a w tym... Czy do tego parku przychodzicie mimo tego, że tutaj są duże ceny? Okej, trochę mniej przychodzi. Ale też trzeba trochę poczekać. No, no to przejdźmy już do tego konkretnego, czym się dzisiaj chciałem zająć. Musimy postawić katedrę... Na jakiej zbieg okoliczności? Bo my tutaj tych budynków mniej trochę stawialiśmy. O, mówię o tej katedrze. Tutaj kosztuje raptem 130 tysięcy, ale tak? No dokładnie. No to nie jest aż tak daleko jeszcze na szczęście.
Tą katedrę byśmy sobie gdzieś tutaj montowali. Przy okazji obok parku będzie, tak? No i tutaj są te atrakcje, jakieś różne rzeczy. Tu też jest torowisko. I my tu chyba zrobimy stację pociągową. Tak mi się wydaje. Tak, bo tutaj jedzie ten pociąg i tak właściwie nie ma nigdzie stacji. On jedzie na lotnisko. I to byłoby chyba dobry pomysł. Dobra, i tak musimy doczekać do 130 tysięcy. Mam pytanie, jak to wykorzystać z tego lotniska? Oj, 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 całkiem, całkiem dobrze. Chociaż tutaj macie jakieś pionowe zakręty, to też jest ciekawe. Okej. Okay. A z tego lotniska? 660, no to już w ogóle dużo. Oj, tu widzę, że macie dosyć odległe miejsca, skąd przylatujecie. O, to jakiś transport. Nie, to nie. Ale dobra, rozumiem, że całkiem, całkiem jest nieźle to do tego. Dobra, no to jeżeli tak lotnisko tutaj fajnie działają. O, tutaj ja widzę, że te wejścia jest już używane bardziej. No tutaj tak, tutaj to widzę, że dużo ludzi chodzi. Ale zobaczcie, tutaj ile się już zaczęło parkować. I nawet taksówka podjechała teraz, odstawiła kogoś. To jest bardzo dobra wiadomość. Bardzo, bardzo, bardzo. To tak, jak tutaj mamy postawić stację, no to musimy zrobić miejsce dla stacji. Ponieważ ten pociąg... Tutaj jeździ tylko jedna linia, z tego co pamiętam, pociągowa, więc ten pociąg się tutaj będzie na pewno zawsze zatrzymywać. A żeby zrobić stację, na której się zawsze zatrzymuje, to ja mam na to odpowiednie sposoby. Robimy to w ten sposób. Tutaj będzie zjazd do drogi. Oczywiście wyrzucimy wam tutaj światła. Wyrzucamy tutaj kawałek torowiska. I dajemy, czekaj. Tak, to trochę też wyrzucimy już przy okazji. Stację. Stacja chyba nam tu nie wejdzie, dobra. Czyli musi być o krok dalej. No cóż. Plan był dobry, ale nie udało się. Zapomniałem, że stacja jest też trochę większa. Bo ona nie tylko zajmuje nam tory, tylko też tutaj w drugą stronę działa. No a to już powinno być dobre miejsce. Jeszcze. Okej, okay, dobra. Dużo mnie klatek zajmuje. Jednak myślałem, że dworce to nie są aż tak duże. A to jednak taki pożeracze powierzchni one są. Tutaj widzę też jakiś ciekawy zakręt. Dobra, nie, nie. No jak tutaj już zakręcamy, to tu. Dobra, tutaj, tutaj. I tutaj, tutaj. Okej, okay, dobra, to mamy zrobione. Tutaj to mamy zrobione i tutaj to też mamy zrobione. To. Nie, nie, to jest włączone rzecz jasna, ten budynek. I stąd tutaj będzie zakręcie. Możemy włączyć szplej. Tu będą światła. Wyłączam. Dobra, to tak, ten budynek się włączył, więc już jest połowa zrobiona. Ciekawe, jak tutaj będą ludzie z tego korzystać. I kolejną rzeczą jest, jaką teraz się zastanowiłem, by się tutaj przydało. Co zrobimy? Ścieżkę na drugą stronę. Bo tutaj nie masz żadnego dostępu od drugiej strony. A to by się im pewnie przydało. O, widziałem, że się zaświeciło. Było, 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 było. Nie okłamuj mnie. No, dokładnie. Stąd, tutaj, czekaj. Tutaj, czekaj. Trochę ta ścieżka jedzie do góry strasznie. O, widzę, że już pierwszy pociąg podjechał. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To tak, raz, dwa. Trzy. Dobra, to sobie spokojnie dojedziesz. I tutaj będziesz schodzić niestety w dół, bo musisz szybko zejść później w dół. Chyba, że się nie uda. Chyba, że się nie uda. Okej, okay, dobra. Jak tutaj to nie dojedzie. To jest ten budynek. No dobra, to nie. Tutaj nie przejdziesz, tędy. Stąd. O. Tak, bo tutaj jest ten problem, że tu myśli, że to jest od ziemi tutaj startuje. A on tutaj nie startuje od ziemi, tylko od już wyższego pułapu. No, ale spróbujmy teraz, bo ja tutaj ma takiego trochę mindfucka, o co tu chodzi to właściwie. O. Teraz to już nawet przesadziło. Poczekaj, jak teraz już tak przesada, to może będzie łatwo tutaj to zrobić. Stąd do góry, jeszcze raz. Nie mówię, już przez nos zaczyna mówić. Ajajaj. Ajajaj.
Dobra, no i tutaj w dół zejście. O, to już jest chyba zejście nawet. Okej, może być, naprawdę mi się już to podoba, takie tutaj przejście. I macie dojście do tego miejsca. Dobra, mamy już ponad 130 tysięcy, więc bardzo dobrze. Jak jest tutaj z wodą? Okej, wodę sobie tutaj w ten sposób ciągnęliśmy, no to tu będzie łatwe dociągnięcie. Tak samo tutaj będzie szło i przy okazji o to zahaczysz. A skąd będziesz mieć połączenie z tym? No i tutaj teoretycznie ten park by się przydało podłączyć. No ale tylko teoretycznie, bo praktycznie to będzie zawsze z tym problem. Dobra. A, no i tu podłączmy to jeszcze z tą częścią parku. Czy tam tego ogólnie. Żeby to działało. Dobra, sądzę, że powinno już działać. Jak tam ludzie przychodzą do tego parku? Dobra, 4000 forsy zysku. Dobra, to jest dobrze. Natomiast ten park ma trochę problem ze swoim wypłacaniem siebie. Może jeszcze trzeba byłoby zejść tutaj z forsy. I może te by coś poszło, nie wiem. Nie wiem, za mało do niego turystów może dojeżdża, o to chodzi. Ale tak czy siak. Trochę to dziwne. Trochę to dziwne, że ten park nie może się wypłacić. Katedra obfitości. Liczę się do wymagań. Zwróć uwagę, że parki i budynki nie wliczają się do wymagań. A, że Eden i tak dalej, dobra. Nie wiem, o co chodziło dokładnie, zaraz przeczytam opis dokładnie, a nie tak jak teraz, tylko zerknąłem sobie, ok, jakieś wymagania, nie wiem, o co wam chodzi. Dobra, może być. Może być, proszę bardzo. To jest piękna katedra, bo ona jest naprawdę jest wysoka. No, no to tam jest, mamy też odblokowane, ale kosztuje z tego co pamiętam sobie dużo. Tak, 500 tysięcy, no dokładnie. No ma nie 500, 500 plus, o, dokładnie spasowało się. I widzę, że trzeba ją postawić trochę inaczej. To nie dużo kosztowało przeniesienie jej, ale dobra. Przydałoby się ją postawić tutaj, w tym rogu. Na ile ona jest długości? Łącz mi tutaj to. To sobie policzymy. Jest na długość na 960. Dobra. O, no to by akurat weszło. Czyli trzeba było pociągnąć jeszcze kawałek. Stąd tu. I stąd, jakbyśmy zrobili to chyba w ten sposób, to tutaj to wejdzie. No dobra, problem z torowiskiem, ale torowisko możemy naprawić jeszcze. Lecimy z tym. Dobra, tak, czekaj, to trzeba przestawić. Po prostu to wyburzymy na razie. Postawimy tutaj nasz piękny budynek. Bardzo ładny, bardzo ładny jest. I tutaj, z tego co pamiętam dokładnie, są różne jazdy pociągowe pod spodem. Więc tak, trzeba wyburzyć to. Ja to przed chwilą budowałem. I już rozwalam. Nie ma. Nic Cityscanners długo nie wytrzyma. Za długo. Dobra, to tak, stąd będzie zakręcik. I stąd będziesz tutaj dojeżdżać. To wyburzymy. Tak, dokładnie. I stąd, ty tutaj. Daj mi tu krętą. Kręta. Okej, dobra, nie przejdzie to tak prosto. No to poczekaj sobie, zrobimy to w ten sposób. I tutaj będziesz zakręcać. Zakręcać. I ciach. Dobra, to powinno być zrobione. Macie tutaj nawet stację tą pociągową, więc już z komunikacji teoretycznie mam załatwioną. Teoretycznie. Natomiast mój nos mamy włączony. Tak, żeby każdy go teraz słyszał. Tutaj sobie postawimy jeszcze, bo mamy parę tutaj atrakcji. Teoretycznie można tutaj postawić. Jedną rzecz, która jest tutaj byłaby akurat fajna. A mianowicie sterowce. Bo tutaj z tego co ja kojarzę... czekaj. O, dokładnie. Tutaj jest ta linia sterowcowa, która tutaj się kończy. I jakby mi się udało tutaj montować drugą część tej sterowcową, aby to jechało, leciało dalej sobie, to byłoby naprawdę całkiem przyjaźnie. No tak, zobaczmy na jaką długość jest tutaj to. Okej. 780. Dobra. Dobra. To sobie dojedźmy do 780. 780. Taka jest długość, czyli teoretycznie gdybym stąd zrobił. Już mi się wydaje, że to jest trochę przydługie, ale zobaczymy.
Nie, po prostu wchodzi w... Okej, wywalmy nasze linie lotnicze. To też wywalmy. Chyba dobrze będzie. A nie, będzie ścieżka po środku po prostu. No to też może być akurat, to jest dobre pomysł, żeby tutaj nawet ścieżkę montować jakby coś. A nie da się idealnie tutaj ich wyprofilować i tak, więc ścieżka zawsze coś. Dobra, widzę, że trzeba wyłączyć tutaj nawet już to, bo nie chcę wejść ładnie. Dobra, ale tutaj jakoś wejdźmy już ładnie w to. Dobra, proszę bardzo, mamy jeszcze ścieżkę pomiędzy, no to bardzo mi się podoba. I tutaj nie będzie połączenia, bo się wtedy rozwali trochę system tutaj. No, to zrobione i nasze sterowce by mogły polecieć dalej, trzeba im tutaj zrobić, żeby odbiły i ominęły to miejsce, to lądowisko. Dobra, stąd sobie wykręcisz i stąd tutaj do tego musisz dolecieć. Okej. O, dobra, to jest zrobione, proszę bardzo. Natomiast stąd puścimy sobie naszą nową linię sterowcową, tutaj będzie... Tak pomyślałem sobie, a takie właśnie sterowce, taka trochę atrakcja zawsze, co nie? Dobra, tu będą sterowce i tu będą jakby się zmieściły obok. Ach ty. No, to przedłużymy sobie drogę. Jak tak, to sobie przedłużymy drogę, bo ja bym tutaj już bardzo chciał postawić też te lądowisko na naszych... No wiecie czego, o czym ja mówię. Balonach rzeczywiście. Budalne, wtedy mi już zaczyna trochę ściskać gardło. A ja dzisiaj jeszcze chciałem nagrać sobie jeden odcinek. Taki luźniejszy, z Park Life'u. Bo kolejny odcinek z Park Life'u to prawdopodobnie będzie live'ik. Tak tylko mówię, jakby coś. Bo jak będzie majówka, to będę na pewno... Mam już zaplanowane dwa live'y na majówkę, bo się ktoś tam kiedyś pytał. Kiedy będzie live'ik? No to ja mówię, że no będzie już niedługo. Live'ik. Dobra. No, to ten sobie puścimy, żeby leciał tędy. Tutaj i tutaj wywlatywał. A, no i musimy podłączyć do miejsca, skąd wylatują nasze sterowce. A sterowce wylatują chyba... Gdzie to było? Tu wylatują. Dobra, stąd wylatujecie. I on by musiał tutaj lecieć tutaj do tego miejsca. Nie, no, zróbmy sobie tutaj drugie miejsce, skąd będą wylatywać nasze sterowce. 20 tysięcy kosztuje. Ale to nie powinien być aż taki duży problem. Chyba, że mamy tutaj... Tu jest drugi, wiedziałem, że gdzieś jest drugi. No. A tu to będzie akurat idealne podłączenie, bo tu nawet teoretycznie... O, na wprost jest tutaj ta linia sterowcowa. Jakby ona tak gdzieś tam doleciała faktycznie. Tak, bo ja pamiętam, że tutaj gdzieś było miejsce jakieś te... Tu się łączą te... I tu jest duży duch. O, dokładnie, tu dwa sterowce naraz lądują. To poczekajcie, zamiast tutaj robić, żeby dwa sterowce lądowały naraz, bo my tutaj damy wam jeszcze jedno miejsce. Ja brak funduszy. Jesteśmy na minusie, halo, ludzie przychodzą, a my jesteśmy na minusie. To mi się nie podoba. Ty na dużym minusie i nie chcę zniknąć. I jest się robi większy, co jest, halo. No bo na handel jest mały. Możemy trochę to podnieść, ale tak czy siak. Zazwyczaj zarabiamy w tym mieście kupę forsy, czemu tak nagle zmniejszyło się? Tylko 16 tysięcy, no proszę was, no ludzie, no. Dobra, już się robi więcej. Tak, a tutaj to nieco jest ten ruch sterowcowy. Chociaż nie z tego co wiem, aż tak bardzo sterowce nie są wykorzystywane w naszym mieście, ale... Ale ogólnie zawsze coś. O, smanego, to jest taka ta główna droga tutaj była kiedyś. A nie, to nie jest długo droga. Ona po prostu się tutaj tak ciągnie. Dobra. Już myślałem, że kiedyś coś zepsułem. No. Dawaj. Przejdzie. Widziałem zielone przed chwilą. Mamy to. Dobra. No. Kierowcy dolatują. I tutaj linii leci tędy. Oj, dużo tutaj leci linii, oj. Bardzo dużo linii leci tutaj tędy. No ma to poczekaj, to sobie zrobimy tutaj tak. I tutaj tak, okej. Dobra. I druga linia, ta co będziemy teraz się nią bawić, będzie lecieć sobie tutaj tędy.
Oj, to będzie niezły lot. No, tu przy okazji przez coś przelecisz. No, to mniejsza z tym akurat, to mnie mało interesuje. I czy my gdzieś tutaj byśmy dali wam miejsce do lądowania? Może tutaj już nie będziemy nigdy kręcić i tutaj robić dziurę jakiś. Tak, z tego co pamiętam, tu było lądowisko kiedyś, ale je usunęliśmy, no, z wiadomych względów, bo tutaj po prostu nie było już takie niezbędne. Ale teraz może być nawet bardziej potrzebne. Ja wiem, że my się mieliśmy dzisiaj projektem Eden zajmować tutaj dalej, ale jak zawsze, no to wiecie, jak jest tutaj ze mną. Poczekajcie, tutaj sobie walimy trochę tej linii. Bo tutaj jest miejsce. No widzicie, już jest miejsce. Tylko nie ma forsy. No tak. No tak, tego mogłem się spodziewać. Ale jesteśmy już na plusie, więc nie powinno być aż tak źle z tym. Tu sobie damy dojście. O, dobra. Tu jest jakaś ścieżka nawet szła. 40 nawet nie mamy. Dobra. No i teraz tylko trzeba chwilę poczekać i będzie zaswocę. Tak, czy ktoś z tego wejścia korzysta w ogóle? Tak, korzystają, idę na pociągu. Da. To jest dobre wykorzystanie. A z tego? Z tego idę na drugą stronę i nawet gdzieś tam dalej. O, tu idą też do pociągów i tu idą aż tutaj. A no tak, bo tutaj ta ścieżka jest trochę zakręcona. Tu na pewno idą dużym ilością na dworzec. I do innych miejsc jeszcze. No a tutaj to mają metro, tak? Tutaj nawet nie trzeba dużo się zastanawiać, gdzie mogą iść, tu jest po prostu metro. Tak, i z tego co wiem, tutaj z tego też miejsca całkiem ładnie ludzie korzystają. W sensie, że z tego domu strachu dużo ludzi korzysta, bo jest tak właśnie ciekawie usytuowany tam gdzieś na dole. Dobra. Tak, to jest w ogóle ten kampus. Ten kampus to my tutaj sobie przerzucimy. O. I to będzie cały kampus. Bo kampus jako taki to już tego nie ma tak właściwie, ale jak będzie takie coś, to to może być. To faktycznie może się tutaj jeszcze przydać, tak będziesz istnieć jeszcze. Długie życie ci damy. Dobra, czas już czas, żeby kończyć ten lidek. No tak, już jest czas. No ale to trzeba postawić. I postawimy dzisiaj projektorem, żeby nie było. A nie postawimy, bo nie ma focy. Ale dzisiaj się przygotowaliśmy już pod projekt Eden i trochę sterowców porobiliśmy, to na pewno na duży plus. O! Dobra, daj te 16 tysięcy, bo już zaczynam się niecierpliwić. W ogóle jak tam korzystają z tej linii, bo tutaj chyba z tego wspominam. Na tej linii tak, jest jeden pociąg. No tam parę osób korzysta. Dobrze. Dobrze i niedobrze, bo już zaczynamy tracić forsy. Ja nie wiem jak to jest, że tutaj jest teraz tyle ludzi. A, teraz jak obniżymy tutaj forsę, to nie idą bardziej do tego parku. Możliwe. Tu jest jeszcze jakieś te lądowisko. Już to zapomniałem o tym lądowisku. Ogólnie sterowców to dosyć dużo jest w tym mieście. Tak, tutaj są te. O właśnie, a propos, mogę wam pokazać, nie wiem czy wam pokazywałem już w poprzednim odcinku. Jak czekamy już na forsę. O, to możemy sobie wlecieć i zobaczyć nasze podwodne zwierzaczki, proszę bardzo. Tutaj chyba są delfiny nawet. No widzicie mniej więcej, tak? Trochę tego tutaj jest. Więc naprawdę coś tutaj pływa pod wodą. A nie tylko tam się błyszczy po drugiej stronie. Więc nie jest aż tak źle. Dobra, to mamy zrobione. O, nie? To zatrzymajmy po prostu czas, jeszcze lepiej. Po co zwalniać, jak można zatrzymać? Dobra. Nie wiem, czemu tak wyrzuciło go w powietrze, ale dobra. Ale niech już ci będzie. Ja się nie będę tutaj czepiać. Ja tu tylko gram. Jak to ktoś powiedział. Ja tu tylko gram w ciebie. Gra. Dobra, to daj tutaj to w ten sposób. I czy tutaj to zejdziesz? Zbyt mała odległość, zawsze to tak ma być. O. Ciach. I ciach. I tutaj jakby doszło, to będzie też ciach. Dobra, no i tak, i tutaj jak mamy już lądowisko na naszych tutaj sterowców, to po tej stronie trzeba nie postawić biura, ale to jest... No, teoretycznie są ludzie. Póki nie zrzędzą na chaos, to jest dobrze.
No. I nasza tutaj linia dostawcowa się na razie tutaj kończyła, dobra. Good to know. No i tutaj będziecie dolatywać. I tu będziecie sobie odlatywać. I stąd będziecie sobie odlatywać gdzieś tam dalej, gdzie już będziecie chcieli. Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj przez to lecicie na razie. Więc nawet całkiem ciekawie. Tak. Tutaj to chyba górą trochę muszę lecieć. Ojojoj. Ojojojojojoj. No ale dobra, powiedzmy, że jest całkiem ciekawie. Natomiast tak. Natomiast, a, musimy jeszcze was tutaj dorzucić, żeście tutaj już lądowali, no tak. Mhm. Gdzie są linie nasze stracowe, teraz pytanie. Tędy już nic nie leci? Czekaj, co? Nie. Lecą. To byłoby dziwne, jakbym wyrzucił wszystkie linie loty stąd i żeby leciały tu tędy na okrągło teraz. Nie. No ewidentnie tutaj coś... Jakiegoś tutaj coś tu nie chce nic tędy lecieć. Nie. O, jest, pojawiło się już. No, czyli to po prostu się trochę był taki bug. Zbugowanko. I po prostu trzeba było chwilę poczekać. I trzeba jeszcze poczekać. I wyrzucić z widoku... Nie, to nie to. To. I dać, żebyś tutaj... Ty też leciał. Okej, dobra. Jak ja nie to chciałem zrobić. Znajdziecie nasze te sterowce. Sterowce, proszę bardzo. No. To wyłączone. I nasz sterowiec, ten co tutaj leciał. O, dokładnie. Bo on tutaj ma dosyć długą trasę widowiskową. Widowiskową. Widokową. Co jest naprawdę całkiem ciekawe. On tu jak te promy właściwie nawet. A i teraz nie się dałoby wywalić tej trasy. Co ja teraz tutaj tworzę. O, to bardzo fajnie, bardzo się nie cieszę. No. Czyli jak już tworzymy tą taką trasę nad kanałem, to ją raz tworzymy już, bo później jest z tym problem. No i ty będziesz lecieć sobie stąd. O, patrzcie, tylko kliknąłem już. Albo mecz wygraliśmy, pewnie mecz wygraliśmy. Tutaj? Tak, bo wszyscy się cieszą, no to mecz wygraliśmy. I stąd lecisz sobie prosto tutaj. Dobra. No i tak samo będzie z powrotem. Tutaj, tu. No i tutaj do tych, gdzie ją już full komunikacja. Natomiast tutaj, czekaj, bo jest ta linia, o, ta brązowa. I tak, zróbmy, żebym widział tylko tą brązową. I tą brązową sobie przerzucimy tutaj na ten drugi punkt. To wyrzuć. To niech tu... A, to też możemy wywalić. To wywal. Da, teoretycznie już jest tylko ta brązowa. Nie. Ty cię tu po prostu przyciągniemy. O, dobra. No i teraz włącz. Są tu po prostu trzy linie, które tutaj dolatują. No ale tak, są trzy linie, to nie jest aż tak źle. Na jeden. Ile w ogóle mamy już linii? 7, potrzebuję jeszcze 3, żeby pójść o krok dalej. No to całkiem ciekawie, powiem wam. No i tutaj, jak można się domyślać, dookoła tego całego tutaj damy wam turystykę. Specjalizacja turystyczna będzie. Tak, bo tutaj był chyba handel, z tego co wydaje, a potem turystyka, dokładnie. Czy jakieś hotele, nie wiem, jakieś tam turystyczne zabawy. I tutaj właśnie będziecie się mogli wybudować. O, dokładnie. Tutaj nie wiem, coś ten płot jest chyba zbyt blisko zrobiony. Ale dobra. Dobra, to mamy tutaj taką... Dzisiaj katedrę sobie postawiliśmy w obfitości. I nasze zrobiło kolejny poziom. Dobra. Zo na piąty poziom. Bardzo zadowolony jestem z tego. A czy chociaż zarabia, nie zarabia. No to tak trochę... Powiem tyle. Fajnie, że zrobiło ten poziom, ale... Ale jakby się utrzymywało, byłoby miło. No a to jest wybieg dla noszorowców. I wybieg dla lwów, no. Okej. Trochę tu mało miejsca. Tak tylko powiem, że trochę tutaj mało miejsca. Wybieg dla noszorowców, tutaj na pewno nie wejdzie za Chiny. Wybieg dla noszorowców, to tutaj wejdzie. Okej, dobra. Natomiast lwy trzeba tu wpakować. Nie wiem jak to zrobimy, ale tutaj muszą być lwy. Tu jest jakieś jeszcze przejście, przecież tak ciekawe. No, a tą skałkę trzeba nie jedną rozwalić, po prostu trochę ją przeniesiemy.
Ale tylko jedną chcę rozwalić. Dobra, tą skałkę rozwaliliśmy i teraz ją naprawmy. O! Dostałem trofeum zo. No tak, bo wykorzystałem w sumie wszystkie możliwe tutaj opcje do zo. A za to było trofeum, pamiętam. Okej, okay, widzę, że tu jest, będzie większy problem. Da, to wywalimy, to się tutaj wywali. A to po prostu podsuniemy trochę do góry. Dobra, macie, jest wszystko dobrze podłączone. Tak, ścieżkę jakąś to zwaliło, ale to było akurat wiadomo, że się tak... To tutaj podłącz. Tu jest ta ścieżka z drzewkami, to następnie szła tutaj, szła... Tu będziesz się łączyć. Tak, tu będzie jakieś skrzyżowanko. No i to chyba będzie tyle z dzisiejszego odcinka, tak mi się coś wydaje. Tutaj sobie poustawiamy te drzewka trochę, żeby było, nie było nic widać. I tutaj, gdzie był ten punkt, a dokładnie ten widokowy, co... Tak? A dokładnie tego przerzucimy sobie gdzieś tutaj. Gdzie te nasze lwy będą chodzić. Okej, okay, dobra, mamy miejsce, proszę bardzo. Tak, tędy nie idą niestety. Co jest trochę szkoda, że tędy nie idą, ale dobra. Ale dobra, ten... Też możemy w sumie nas przerzucić tutaj jeszcze. Tak, bo tutaj jeszcze prawdopodobnie do tego dorzucimy jedną ścieżkę, która będzie szła sobie tutaj. Ale to już na pewno nie dzisiaj. Czekaj, czy tu nie ma miejsca? Tu jest jakiś stop. To my, czekaj, ten stop wyrzucimy stąd i ten stop dorzucimy tutaj. Aby te dwa nasze miejsca tutaj były zajęte. Od razu. No, czy ktoś idzie do tego miejsca? Nie. A do lwów? Do lwów to po prostu przed lwy. Idą na okrągło i w różnych kierunkach. To akurat jest dobra wiadomość. Dobrze, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku zajmiemy się projektem Eden, który to... Czekajcie, gdzie on jest? Coś jeszcze trzeba postawić. Biuro usługowe, nie, to... Nie. To my musimy postawić, bo ja już chcę, żeby to było gotowe. Chcę, żeby to już... Żebyśmy dzisiaj mieli to już całość zrobioną. No, to poczekajcie, znajdźmy to biuro. Gdzie ono może być? To chyba jest to. Biuro usługowe. No, ile kosztuje? 20 tysięcy, no bo to nie jest aż tak dużo. No i takie biuro trzeba gdzieś postawić. Tak, nie, tutaj nie będziemy tego wymontowywać. Najlepiej byłoby to w czymś gdzieś montować, gdzie są biura. Czyli tutaj. A tutaj, z tego co wiem, to jest bardzo dużo atrakcji. No wiecie, nie ma ich. Więc nie byłoby aż takie to złe. To zróbmy lepiej coś. No to postawmy tutaj takie biura. Proszę bardzo, macie biura. Tu sobie podłączę tę drogę. Czekaj, chodź tutaj. Dobra, to jest zrobione. A tu będzie ścieżka pomiędzy tymi miejscami, gdzie nie można nic puścić. Gdzie nic się nie wybuduje, ja tutaj zawsze ścieżki montowuję i wtedy oni się też bardziej tutaj cieszą. O, dokładnie. Tu będzie ścieżka i tu będzie ścieżka. Trochę biur przy okazji wyburzyliśmy przez to, no ale tak jak mówię, to było biura IT, tutaj są oni tak z tego co wiem. Więc oni i tak tutaj będą mieli wzięcie. Tak, widzę chyba z tego, że tutaj tą drogę trochę źle wybudowaliśmy. Podagaj. Bo wyrzuciłem... Nie, jest włączone. To podagaj. To ja, żebym tutaj zepsuł. No, a chyba teraz już będzie dobrze. No, proszę bardzo, jest już dobrze. I teraz powinniśmy mieć odblokowany projekt Eden. Więc już wkrótce, no właściwie to na kolejnym odcinku, tutaj wybudujemy sobie projekt Eden. To będzie taka nowa dzielnica mieszkalna dla domków. Ja nie mogę, czy wy to widzicie? Nie, kończymy ten dzisiejszy odcinek, bo to już jest... To już jest przegięcie. To jest przegięcie, to jest naprawdę przegięcie. Wbiliśmy właśnie poziom 5 tutaj. W naszym parku rozrywki. Nie, oczywiście tutaj im postawię te atrakcje, ale... Kolejka górska, ja jej nigdy nie postawiłem. O, to jest dosyć małe. Ale to jest duże, ło panie. Jakie to jest wielkie i bardzo dobrze. Jakie to ma atrakcje? 150. Dawaj to tu. Dawaj. Nasza ścieżka idzie tutaj sobie, tu.
Okej, dobra. Kolejna burza, no tak, no oczywiście. Burze lubią się pojawiać w naszym mieście. O, tym razem w zupełnie innym miejscu. A to akurat ciekawe, dobra. Nie wiedziałem, że burze aż tak bardzo mogą zmienić swoje miejsca po pojawieniu się. Dobrze, i mamy jeszcze karuzelę. No to karuzelę, no to oczywiście gdzieś tutaj musi być. Dobrze byłoby ją, o, tutaj taką jedną postawić. A my zdobyłem magnet przemysłu rozrywkowego, trofeum. No to ja Park Life, to ja tutaj wygrywam. Powiem wam tyle, ja Park Life, to ja zaczynam wygrywać powoli. Mamy jedną kolejkę, tą górską. I się zastanawiam, czy jedną by tutaj jeszcze nie dało się wmontować. I ja wiem, że dałoby się wmontować, i dlatego to zrobimy. No a tak, tutaj jest ta karuzela. Tą karuzelę docenimy do tego miejsca. I tak, to trzeba po prostu postawić. Po prostu postawmy to na razie, a później zaraz pokręcimy, żeby to dobrze tutaj weszło. Bo tutaj jest i tak już takie epicentrum naszej rozdywki, że no wiecie, no ale... Ale zawsze może być więcej. Dobra, to wywal. No i tak, wywaliśmy sobie dużo ścieżek. Powiem więcej, wywaliśmy wszystkie ścieżki, które były w tym parku. Więc naprawdę w tej części parku, więc jest naprawdę świetnie. Tutaj przejdziesz, obok tego, tu zakręcisz. I tutaj będziesz zakręcać, tu już będziesz iść. No i tutaj, czyli montujemy mocny zakręcik i dojedziesz do tej części. Dobra, proszę bardzo, mamy tutaj to. No to pomiędzy odcinkami tu jakieś krzaczki czy jakieś inne zabawki tutaj będę musiał montować, no bo nie ma... Teraz to nie ma bata, tutaj trzeba jakieś rzeczy już dopracować, żeby to już teraz to... Teraz to już to jest prawdziwy park rozrywki. No i proszę bardzo, jeszcze to postawimy. Tylko, że nam się płot przy okazji rozwalił. Akurat tego to ja nie lubię, jak się robi. Bo płot, mimo wszystko, to płot, czekaj, to nie jest ten. To jest ten. Jest przydatny, bo nic się wam tutaj już nie buduje. A tylko trzeba wyłączyć, żeby płotem się bawić, trzeba wyłączyć wszystkie przyciągania. To co najbardziej irytują tego człowieka. A, bo tutaj to jest w ogóle jeszcze ten płot blisko dojechał do tego. Tak, to pamiętam. Pamiętam, przed chwilą tutaj patrzyliśmy. I się zastanawialiśmy, co tak właściwie się wydarzyło. Że tak dziwnie wygląda. Dobra, tutaj sobie dojdzie do tego miejsca płot. A ten dojdzie sobie, no byłoby fajnie, gdyby się połączyło, ale nie może się połączyć, więc... Tu będzie mała luka w tym, ale miejmy nadzieję, że nikt przez nią nie będzie wchodził, bo to jest i tak... A nie, od drogi. No, tak czy siak. Sądzę, że jest naprawdę już całkiem nieźle. Nasz park to jest prawdziwy park. Zrodzony tutaj ze wszystkich ważnych rzeczy. Tutaj jeszcze możemy sobie postawić jeden. Przy wejściu. Okej, to się robi w ten sposób. O, dokładnie. I tutaj damy wam jeszcze jakąś ścieżkę, aby się dało do tego dojść. O, dokładnie. No i to jest prawdziwy, naprawdę mocny park, który... No widzimy, mamy... Co prawda te koło nie jest tak wielkie jak to koło, no ale to jest londyńskie koło, London Eye. No to tego nie ma startu, tak? To jest trudno cokolwiek tutaj zrobić dla niego, żeby było lepsze od niego, no ale... No a do tego jeszcze nikt nie idzie, do tego już idą, ciekawe, i do tego też już idą. I nasza burza się zaczęła. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie stać w ogóle. Dziś się naprawdę dużo działo, aż sam jestem pod podziwem. Mamy naprawdę niesamowity park rozrywki i niesamowite zoo. Chociaż zoo jeszcze trzeba było popracować, żeby trochę więcej zdawiało. Bo póki co, no to wiemy jak tutaj to jest. Ale może po podłączeniu do tego zoo, właśnie z tą ścieżką tutaj, będzie lepiej to wykorzystywane. I po zrobieniu ścieżki na drugą stronę rzeki, bo tutaj też właśnie będzie rzeka. O, zobaczcie, widzieliście? Był piorun i się zapaliło drzewo. Dokładnie tak to się niestety dzieje z Skyscans. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stać po górę. Jeżeli jesteście tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No powiem wam, że tutaj ta kolejka też jest całkiem ciekawa. Ja tu widzę te wagoniki. Jadą, tu skręcają, przejeżdżają. Pętelka, to nie górka czy szczęśliwicka, ale... Też ujdzie. Dobrze. No i dziękujemy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!